Jesteśmy dziś nieustannie zmuszeni do posługiwania się informacją. Stanowi ona najczęściej drogę, którą musimy pokonać, by osiągnąć zamierzony cel. Czy to będzie zakup jakiegoś produktu, instrukcja obsługi, czy kierunek, w którym mamy się udać. Czy ma to jakieś znaczenie, że traktujemy informacje jedynie w kategorii dodatkowego problemu? No, informacja jest częścią cywilizacji, w której żyjemy, coraz bardziej ważną, coraz szerzej stosowaną. Ulice naszych miast są pełne znaków informacyjnych. Mamy nowe identyfikacje miast, nazwy budynków, nazwy ulic, mapy informacyjne. Produkty, które kupujemy, są wyposażone w instrukcje. Wszystko to zmierza do tego, żeby uczynić nasze życie łatwiejsze, prostsze, bardziej efektywne, i taka jest rola information design, czyli informacji. Ona staje się coraz bardziej, najszybciej rosnącą dziedziną projektowania, jest właśnie informacja. W różnych etapach, w różnych stadiach, w różnych formach działania. I to będzie się, ta rola informacji będzie się zwiększała, ponieważ życie do tego prowadzi i życie wymaga tego. A czym jest dobra informacja? Kto powinien stać w centrum jej uwagi? Produkt czy jednak człowiek? Zawsze człowiek. Informacja jest przeznaczona dla odbiorcy. Czasem jest to odbiorca bardzo konkretny, nabywca jakiegoś produktu, nabywca jakiegoś urządzenia. Czasem jest to instrukcja, która, czasem jest to materiał, który ma kogoś czegoś nauczyć, pomóc w opanowaniu jakiejś czynności. Czasem jest to materiał, który ma poprowadzić przez jakiś proces. Wobec tego zawsze jest elementem najważniejszym w tym wszystkim jest projektowanie dla odbiorcy, znanego modelu odbiorcy lub hipotetycznego modelu odbiorcy. Spowodowanie, żeby odbiorca, ta osoba, czy na końcu procesu użyła tych środków, które my wytwarzamy, tych instrukcji, czy tych opisów w sposób jak najbardziej skuteczny. Czy może pan powiedzieć, co stanowi podstawę informacji, projektowania informacji? Myślę, że podstawą informacji jest dobre rozeznanie problemu. Że dobrze wyszkolony projektant ma opanowaną technikę researchu, technikę poszukiwania wszystkich elementów, które mogą złożyć się na skuteczny i z sukcesem zaprojektowany produkt. W takim procesie researchu znajdujemy, identyfikujemy elementy, które są bardzo ważne, które są oczywiście w sposób ważne, a też elementy, które powstają, które pojawiają się na marginesach. I często te marginesowe elementy są równie ważne, bo okazuje się, że one w jakiś sposób albo ukierunkowują nasze działania, albo dodają element dodatkowy do wartościowego opracowania informacyjnego. Kiedy możemy stwierdzić, że projekt jest udany? Wtedy, kiedy użytkownik urządzenia, czy produktu, czy komputera ma satysfakcję, że panuje myślowo nad tym nowym urządzeniem, że otwiera go i uruchamia go w sposób jasny, bezkonfliktowy i bez stresów. Kiedy jest zadowolony. W ubiegłym roku ukazała się pana książka Krótkie teksty o sztuce projektowania. Chciałam jeszcze zapytać, dla kogo jest ta książka? Ta książka jest przeznaczona dla młodych projektantów. Jest to w jakiś sposób zbiór moich esejów, artykułów, tekstów z różnych, które powstały przy różnych okazjach, zawsze wokół designu, różnych aspektów designu. Często historii designu i historii informacji, często w historii, często spraw teoretycznych, a też dużo takich bardzo praktycznych esejów wyjaśniających na przykład metody pedagogiczne, którymi powinniśmy się posługiwać, wychowując i edukując przyszłe pokolenia projektantów.